Szczęść Boże, Dawid Nachajowski, witam Państwa z Brukseli. Drodzy widzowie Telewizji Trwam, w tym tygodniu zakończył się tutaj szczyt Unia Europejska-Turcja poświęcony kryzysowi migracyjnemu. Padły konkretne propozycje z ust premiera Turcji Ahmeta Davutoglu. Polskę reprezentowała pani premier Beata Szydło. Padły ustalenia, które teraz analizuje Unia Europejska. Zapraszam na początku programu do wysłuchania tego, co po zakończonym szczycie Unia Europejska-Turcja powiedziała dziennikarzom pani premier Beata Szydło. Mamy wspólny plan działania dotyczący współpracy z Turcją. Dla mnie najważniejsze jest to, że w tym uzgodnionym naszym wspólnym komunikacie jest zgłoszona przeze mnie poprawka, która mówi o tym, że nie będzie żadnych dodatkowych, ponad te, które już były ustalone, zobowiązań państw członkowskich w zakresie relokacji i przesiedleń. Dla mnie to jest najważniejsze. Poza tym mamy to, o czym Polska mówi od dawna, o czym mówi rząd Prawa i Sprawiedliwości, o czym mówiliśmy, kiedy byliśmy jeszcze w opozycji, że trzeba rozwiązywać problem uchodźców poza granicami Unii Europejskiej. Turcja jest potrzebna Unii Europejskiej i dzisiaj my, mam nadzieję, że zbliżyliśmy się i zrobiliśmy ten duży krok, ażeby właśnie ten problem uchodźców rozwiązywać tam na terenie Turcji. To jest druga rzecz. Kolejna kwestia to jest nadzieja na to, że przywracamy normalne funkcjonowanie strefy Schengen. Mam nadzieję, że to również jest już bardzo blisko i że te decyzje, które dzisiaj, o których dyskutowaliśmy, do tego nas przybliżają. A więc ja mogę powiedzieć tak, że dzisiejsze spotkanie, mimo że bardzo długie, mimo że były trudne dyskusje, bo nie ukrywam, że ta dyskusja była trudna i negocjacje, które prowadziliśmy, nie były łatwe, ale w moim przekonaniu, w mojej ocenie są dobre z punktu widzenia przede wszystkim Polski, z punktu widzenia bezpieczeństwa obywateli polskich, ale też są dobre dla Europy, dla przyszłości Unii Europejskiej. Jeżeli zostaną dotrzymane, jeżeli będzie konsekwentnie realizowane to, o czym dzisiaj rozmawialiśmy, to wydaje mi się, że jesteśmy naprawdę, zrobiliśmy duży krok w kierunku rozwiązania problemu migracyjnego w Europie. Miniony szczyt w Brukseli podsumowują politycy. Tak się składa, że w tym tygodniu zakończyła się również sesja plenarna Parlamentu Europejskiego. Odbyła się tam debata poświęcona konkluzjom szczytu Unia Europejska-Turcja. Zapraszam teraz na rozmowę z posłem Parlamentu Europejskiego Waldemarem Tomaszewskim, przewodniczącym akcji wyborczej Polaków na Litwie, na ten właśnie temat. Pan poseł Parlamentu Europejskiego, Waldemar Tomaszewski, przewodniczący akcji wyborczej Polaków na Litwie. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Panie pośle, czy propozycje Turcji, te najnowsze w kontekście ustaleń ostatniego szczytu Unia Europejska i ten kraj, mogą okazać się przełomem w zakończeniu kryzysu migracyjnego na linii Unia Europejska i inne kraje? No, oczywiście, że mogą, ale wcale nie muszą, tak więc pytanie nadal jest otwarte. Z jednej strony oczywiście należy wyrazić określoną satysfakcję, że trwają rozmowy, że jest inicjatywa ten problem rozwiązać, ale do ostatecznego rozwiązania kryzysu uchodźców jeszcze jest bardzo, bardzo daleko. Na pewno niektórzy to określają jako sukces, niektórzy wręcz odwrotnie mówią, że to jest porażka, że chodzi tutaj o pieniądze dla partnera Unii Europejskiej, dla Turcji. Jednoznacznie dzisiaj ciężko na to pytanie odpowiedzieć. W każdym bądź razie są podejmowane działania i kroki, żeby zapobiec temu kryzysowi, ale też należy powiedzieć, że w takich sytuacjach należy wrócić do genezy tego kryzysu i wiadomo, te wszystkie rewolucje, ta wiosna arabska, jak ona była nazywana, była po części sprowokowane. Dzisiaj mamy pokłosie tej sytuacji. Jak mówiłem, do ostatecznego rozwiązania tego problemu jeszcze jest daleko. Aczkolwiek
optymistycznie można powiedzieć, że jakieś pierwsze kroki zostały uczynione. Ale panie pośle, jeżeli chodzi o konieczną politykę Unii Europejskiej względem Turcji, na ile Turcja potrzebuje teraz Unii Europejskiej i na ile Unia Europejska potrzebuje tak naprawdę Turcji, bo podczas tego szczytu padły nowe propozycje ze strony premiera Turcji, między innymi o kwotach miliardów euro rozmawiali przywódcy unijni z premierem tego kraju. I teraz padły pewne propozycje, między innymi jeżeli chodzi o zawracanie nielegalnych imigrantów z morza podróżujących na Wyspy Greckie z powrotem do Turcji. Czy to pana zdaniem jest konkretna i dobra metoda na zahamowanie tego napływu nielegalnej imigracji? No tak, sytuacja jest zagmatwana. Na pewno z jednej strony rozumiemy, że Turcja potrzebuje Unii Europejskiej, bo gospodarka turecka spowalnia i są prognozowane większe problemy. Tak więc taka iniekcja pieniężna, finansowa na pewno tą gospodarkę wzmocniłaby. Z jednej strony Europa już jest zmęczona tym kryzysem i wiadomo, mija zima, będzie wiosna i można spodziewać się większego napływu nielegalnych emigrantów. Tak więc jakby jedna, druga strona w jakim stopniu jest zainteresowana, żeby doszło do porozumienia, ale na razie to porozumienie nie jest ostateczne i na pewno może objąć też jakieś inne aspekty i może mieć nawet inny wymiar. W każdym bądź razie w tych rozmowach ja myślę, że dobrze byłoby też usłyszeć głos z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, bo też padały takie propozycje, że musimy większą uwagę zwrócić na Ukrainę, na Białoruś. I w tym jest sporo racji, szczególnie dla naszych krajów, naszego regionu, dla Litwy i dla Polski. Na pewno właśnie emigracja z tych krajów mogłaby mieć jakieś pozytywne skutki. Wiemy, że gospodarka europejska rozwija się bardzo powolnie. A w niektórych krajach mamy recesję. I na pewno bez dopływu nowej siły roboczej wiele krajów z tym sobie nie poradzi. Ale właśnie mówimy o tym, że musimy wykorzystać ten potencjał, szczególnie Białorusi, gdzie można będzie tym samym wzmocnić gospodarkę krajów unijnych i przygranicznych, w szczególności Litwy i Polski. I też nie będzie tego problemu, powiedzmy, cywilizacyjnego, czy problemu adoptowania się nowych obywateli, czy nowych robotników, bo wiadomo, przed nami są wielkie wyzwania, jeżeli ten napływ emigracji z krajów arabskich nie zmniejszy się, będziemy mieli też problemy natury już stosunków, powiedzmy, Europejczyków, dziada, pradziada i nowych obywateli. No właśnie, panie pośle, jeżeli chodzi o tę sprawę readmisji Syryjczyka z Wysp Greckich do Turcji, w zamian za to Turcja ma przekazać jednego Syryjczyka do Unii Europejskiej na zasadzie 1:1. I teraz niektórzy się zastanawiają, jeżeli Grecja ma i miała w przeszłości takie wielkie problemy w kontekście migracyjnym, chociażby wracając wstecz do wyspy Lesbos, ludzie pytali, dlaczego nie odsyłano tych imigrantów z powrotem, to czy nie uważa pan, że powinno się Grecję w obecnej sytuacji wyłączyć ze strefy Schengen? No, trudno odpowiedzieć na to pytanie. Wiadomo, strefa Schengen jest wielkim osiągnięciem Unii Europejskiej, ale w takiej postaci, jaką była jeszcze przed 2 lata, na pewno trudno oczekiwać, że będzie funkcjonowała. Tak więc jakieś zmiany nastąpią, czy takie radykalne, czy inne, to się dopiero okaże. Dla nas, parlamentarzystów w tej części Europy Środkowo-Wschodniej, właśnie najważniejsze jest, żebyśmy nie byli zakładnikami decyzji wielkich państw. Jeżeli Niemcy i te kraje, które popierają politykę niemiecką, są zainteresowane przyjąć większą ilość emigrantów, to nie znaczy, że ich na siłę trzeba narzucić dla Litwy, dla Polski czy Węgier. Właśnie wracam do tego wątku, że musimy być bardziej otwarci na określone procesy migracyjne z Białorusią, z innymi krajami, bo to są w końcu kraje naszego kręgu kulturowego i z tym krajem tworzyliśmy nawet jedno wspólne państwo przez wiele wieków. A jak teraz, panie pośle, pana zdaniem walczyć z próbą
fałszywej identyfikacji osób, bo w kontekście tego, co ustalono na szczycie, że odsyłanie wszystkich nowych migrantów, którzy próbują się dostać na wyspy greckie z powrotem do Turcji przy pokryciu kosztów Unii Europejskiej, niektórzy się obawiają, jak ich zidentyfikować, skoro są kupowane na przykład fałszywe dokumenty tożsamości. To zadanie faktycznie jest ponad siłę dzisiejszym służbom, które będą tym się zajmowały. Bo to chodzi o nielegalnych imigrantów podróżujących. W zasadzie jest wielki biznes dla niektórych kręgów, powiedzmy na wpół legalnie prowadzącym interesy, i na pewno tu się kryją wielkie pieniądze. Tak więc ta kontrola będzie bardzo utrudniona i czy w ogóle nie wiadomo, czy ona będzie możliwa w wielkim, wielkim stopniu. Tak więc tutaj należy rozważyć szerszy aspekt tej całej sytuacji i nie należy być takim optymistą, że nawet jeżeli będą pieniądze, to ten proces będzie kontrolowany. Bo tam, gdzie są interesy, wielkie, wielkie pieniądze, z kontrolą bywa różnie, a nawet niemożliwe tego opanować. Przecież emigracja napływała nie tylko z krajów Bliskiego Wschodu czy z Afganistanu, ale i z Azji Południowo-Wschodniej, i sporo Wietnamczyków też w tej samej Polsce mieszka. I oczywiście z tym walczą określone służby i struktury, ale nie zawsze dają radę, bo to jest, jak mówiono, wielki interes, wielkie pieniądze, i pośrednicy za taki proceder nielegalny zarabiają ogromne kwoty. Jedną z kart postawionych na stół przez tureckiego premiera było również przyspieszenie negocjacji akcesyjnych, otwarcie nowych rozdziałów negocjacji akcesyjnych Turcji do Unii Europejskiej, jak również przyspieszenie liberalizacji wizowej. Jak pan się zapatruje w kontekście poprzedniej kadencji Parlamentu Europejskiego i dyskusji prowadzonych przez europosłów? Czy ten kraj w ogóle powinien znaleźć się w strukturach Unii Europejskiej? Sytuacja zmienia się, ostatnio zmienia się dynamicznie. I jeszcze przed kilku laty wielu polityków miało zdanie, że być może w najlepszym czasie to nastąpi. Dzisiaj tutaj jest o wiele mniej optymizmu, bo wiemy, Turcja boryka się z problemami nie tylko nielegalnych emigrantów, ale też ma wielką mniejszość kurdyjską. Są ogromne napięcia. Na pograniczu Turcji toczą się wciąż wojny domowe, i w Syrii, i w Iraku jest niespokojnie. Tak więc mówienie o tych rozwiązaniach przybliżających Turcję do Unii Europejskiej, myślę, że dzisiaj nie są na wokandzie i są bardzo przedwczesne. Bo przewodniczący Parlamentu Europejskiego chce oddzielić te dwie sprawy, jeżeli chodzi o kryzys migracyjny, rozmowy na jego temat, a akcesja Turcji do Unii Europejskiej. To nie jest sprawa nowa, kandydowanie tego kraju. Jeżeli oddzielić tylko formalnie, czyli jeżeli jakieś umowy stowarzyszeniowe będą rozpatrywane w określonych dziedzinach, no to oczywiście ten proces może następować. I tutaj nie obowiązkowo nawet w tych krajach, które dążą do akcesji z Unii Europejskiej, czyli dostosowania ustawodawstwa i standardu ochrony praw człowieka czy praw obywatelskich, te procesy kroczą do przodu i w tym temacie na pewno można to oddzielić. Ale generalnie mówiąc o tym, że Turcja ma, jak ja rozumiem, w niedługim czasie znaleźć się w Unii Europejskiej, myślę, że dzisiaj takie rozmowy nie mają żadnych realnych podstaw. Panie pośle, szanowni państwo, zmieniamy temat. Program wyborczy akcji wyborczej Polaków na Litwie. Pan zaprezentował również w kontekście polityki prorodzinnej 120 euro na urodzone dziecko. Czy to ma być pierwsze dziecko, drugie dziecko, kolejne dziecko? Czy to jest dla rodzin wielodzietnych? Bo zainteresowało mnie to dlatego, że obserwuję sytuację w moim kraju. Tak, to są podobne inicjatywy i mieliśmy je jeszcze w roku 2012. Inicjatywy polityki prorodzinnej, jak też wskazywaliśmy, skąd na to mogą być znalezione pieniądze. I właśnie w poniedziałek ostatni z przewodniczącą naszego klubu w Parlamencie Litewskim Rytą Tomaszunię przedstawiliśmy te wszystkie inicjatywy ustawodawcze, akcje wyborcze Polaków na Litwie, i właśnie jednym z kluczowych momentów są właśnie związane
ustawy z polityką prorodzinną, czyli tak, wypłaty dla rodzin na drugie i każde następne dziecko rozmiaru 120 euro, to są liczby porównywalne do ustawy polskiej, która będzie realizowana z 1 kwietnia, jak wiemy, 500 zł na dziecko. Ale też i inne inicjatywy związane z pozyskaniem na to pieniędzy, czyli opodatkowanie wielkich sieci handlowych, też opodatkowanie aktywów bankowych, banków zagranicznych. Na Litwie w zasadzie one mają 95% naszego rynku. Nie obawiacie się, że ceny wzrosną w hipermarketach, jeżeli się opodatkuje hipermarkety? Nie, ja myślę, że ceny w naszych hipermarketach już nie mogą więcej wzrosnąć, bo są i tak za wielkie, nawet w porównaniu z Polską, są wyższe o 30% na podstawowe artykuły spożywcze, chociaż jak wiemy, że Litwa jest krajem rolniczym i ma sporo własnych wyrobów, a poziom gospodarki Polski i Litwy jest mniej więcej jednakowo. Różnie się tam szacuje dochód na jednego mieszkańca PKB około 13 tysięcy dolarów. Tam mogą być określone korekty nastąpić po wliczeniu pomocy unijnej, ale poziom gospodarki mniej więcej jest jednakowy. Natomiast poziom realnych dochodów naszych obywateli jest czasami o połowę niższy. A już w ogóle faktem Litwa jest w strefie euro, tak, a Polska nie. Tak, właśnie, ale w ogólnym nieporozumieniem jest to, że ceny na artykuły spożywcze, podstawowe artykuły w polskich sklepach są 30% niższe, a one są takie wysokie. Tak więc na pewno supermarkety tych cen już nie będą zwiększały, bo dzisiaj czują też konkurencję polskich sieci handlowych i szczególnie weekendy. Według różnych szacunków, ale do 100 tysięcy osób, obywateli litewskich, jedzie na zakupy do Polski, głównie do Suwałk, Augustowa, ale też do Białogostoku, Łomży i innych miast niedalekich od granicy litewskich. I to na pewno świadczy o tym, że nasze sieci handlowe, wielkie supermarkety powinny swoją politykę cenową zmienić, inaczej będą miały wielkie problemy. Tak więc tutaj te obawy są bezpodstawne w zasadzie. Natomiast inny moment, o którym tutaj mówiliśmy na konferencji prasowej, w swoich inicjatywach ustawodawczych, że na pewno musimy zwiększyć dochody naszej ludności, bo Litwa pod względem wielkości emerytur i średniej wypłaty jest w zasadzie outsiderem w całej Unii Europejskiej. Chociaż, jak mówiłem, gospodarka ma podobny poziom, porównywalny poziom jak w Polsce. Tym niemniej tutaj coś u nas jest nie w porządku, tylko 30% krajowego produktu brutto przechodzi przez budżet, czyli mamy ogromną szarą strefę, ale też nieuczciwą, powiedzmy, działalność niektórych wielkich przedsiębiorstw, tych handlowych i innych, którzy po prostu zarabiają bardzo wiele, a ludzie oczywiście przy takich wysokich cenach nie mogą często związać końca z końcem. A jeżeli chodzi o bilans zysków i strat po przystąpieniu Litwy do strefy euro, bo wiem, że Litwa w dalszym ciągu odnotowuje wzrost gospodarczy, prawda? Czy prowadzone są u Was takie statystyki? Tak, Litwa ostatnio odnotowuje określony wzrost gospodarczy. W tym roku on był niewielki, w granicach 2%, dokładnie 1,7%, ale w poprzednich latach sięgał nawet 3%. Ale niestety zostająca gospodarka nie prowadzi do zwiększenia dochodów ludności. Jak mówiłem, mamy najniższe wypłaty i emerytury, i wprowadzenie rezygnacja z Litwy, wprowadzenie euro nie ulepszyło tej sytuacji w kontekście interesów szeregowego obywatela. Wręcz odwrotnie, ceny wzrosły znacząco, szczególnie na usługi, ale też na inne rzeczy, towary użytku codziennego, nawet z artykułów spożywczych, o których tutaj mówiliśmy. Czyli na pewno na tej reformie nie skorzystał prosty człowiek, a po prostu część przedsiębiorców na tym więcej zarabia. Jeżeli chodzi, panie pośle, o właśnie migrację ekonomiczną w kontekście Litwy, czy mieszkańcy tego kraju obawiają się napływu migrantów? Bo no to nie jest najważniejszy kraj, do którego migranci chcą się dostać, prawda? Mówi się, że migranci chcą do Niemiec, ale
informacja o kryzysie migracyjnym dociera wszędzie w Unii Europejskiej. Jak to jest na Litwie? Obawy są podobne. Znamy też nastroje w sąsiednich krajach, na Litwie, w Polsce, z prasy znamy te nastroje i w innych krajach, w Węgrzech czy Słowacji. I na pewno są spore obawy. I są ku temu realne podstawy, bo po pierwsze, że to są będą ludzie z innego kręgu kulturowego i nie wiadomo jak adoptują się w tych krajach, a po drugie, że ludzie nie rozumieją w ogóle tej polityki emigracyjnej, bo gdy było ogłoszone, że każdy emigrant otrzyma zasiłek w rozmiarach 800 euro, to wybuchła fala ogromnego niezadowolenia wśród naszych mieszkańców, bo dla przykładu osoba pracująca w przedszkolu, wychowawczyni, mająca wyższe wykształcenie, która musi ciągle dokształcać się, zarabia 400 euro. No, tak więc powstało pytanie retoryczne, jak to jest możliwe, że przyjadą ludzie, którzy często nie mają wykształcenia czy jakichś kwalifikacji zawodowych i będą mieli dwa razy większe dochody jak tutaj mieszkające osoby. Tak więc później rząd jakby zmienił swój ton, że to nie była rządu inicjatywa, a to była inicjatywa jakby struktur unijnych, ale to nie zmienia gruntu rzeczy. I na pewno ta polityka imigracyjna, ona jeszcze bardziej skróci miejscowe społeczności, które już dzisiaj wyrażają bardzo wielkie niezadowolenie z polityki socjalnej prowadzonej w naszej części Europy. Przecież jesteśmy już w Unii kilkanaście lat, ale dochody naszej ludności i prawa socjalne są o wiele na niższym szczeblu, jak w innych krajach unijnych. I na pewno tutaj jest naruszona podstawowa zasada unijna solidarności i coraz są mocniejsze głosy, że to powinno być zmienione. Ale właśnie te dyskusje imigracyjne z uchodźcami przyćmiewają tą już dawno brzmiewającą dyskusję odnośnie wyrównania poziomu życia we wszystkich krajach unijnych. W przyszłym tygodniu kolejny szczyt Rady Europejskiej w Brukseli. Temat migracji będzie również poruszany w kontekście ustaleń z Turcją. Czy ma pan jakieś nadzieje, prognozy, przewidywania, jak to może się zakończyć? Ja myślę, że nadzieje te mogą okazać się płonnymi. Chociaż z natury jestem optymistą i jakby rozwiązania powinny również następować, bo przecież tak bez żadnych jakichś decyzji stanowczych ten problem sam przez siebie nie rozwiąże. No, ale też już mówiłem o tym na wstępie naszej audycji, że właśnie takie ślepe wspieranie niektórych wydarzeń, czy nawet rewolucji w krajach pozaunijnych w rezultacie prowadzi do nieprzewidywalnych skutków, z którymi będziemy borykali się chyba jeszcze nie przez jeden rok i nawet nie przez jedno dziesięciolecie. Bardzo dziękuję za te odpowiedzi. Drodzy widzowie Telewizji Trwam, gościem w studiu parlamentarnym w Strasburgu był pan poseł Parlamentu Europejskiego Waldemar Tomaszewski, przewodniczący Akcji Wyborczej Polaków na Litwie. Dziękuję za wspólną dyskusję. Dziękuję również. Bardzo dziękuję za uwagę. Drodzy widzowie Telewizji Trwam, serdecznie zapraszam do obejrzenia kolejnego programu z Parlamentu Europejskiego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.